Hej, hej, witam Was bardzo serdecznie, dobry wieczór. Dzisiaj się będziemy szaleńczo ogrywać na live'aju. Cześć, Jaszczurka Julia, witam Cię. Cześć Moonlight, cześć Wierzba, cześć Hito, cześć Red Nieborak. Hejo. Cześć Lawinka. Cześć Przecel. O mój Boże. Pasek donate'ów mam od ostatniego live'a chyba, tak mi się wydaje. Cześć Bartek. Ej, aż mnie nos spędzi. Mój Boże. Dzisiaj jest szalony dzień. Bo mam dzisiaj jakiś bardzo dziwny humor. I postanowiłam, cześć Legion, postanowiłam z tej okazji zrobić jakiegoś głupawego live'a z głupich gier. Nie no, głupich to może nie, ale... Ojej, dziękuję Bartek za 3 miesiące subskrypcji. Dziękuję bardzo. Także dzisiaj postanowiłam zrobić live'a z dziwnych gier, które mam. Niektóre z nich są darmowe, można je znaleźć na Steamie, a niektóre są płatne, także no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja nie wyżyta. Oj tam, oj tam. Cześć Trafis. Cześć Kitty Cat Debbie w ogóle. Te punkty kanału zdobywa się za aktywność na kanale i można sobie je wydawać na różne pierdołki. Niechby ten humor mi się udzielił i trochę radocha. No, mam nadzieję, że tak będzie. Czy mi się przypomniał wczorajszy live u Howarda jak osób kaleczy. No cóż. Ja nie wiem, co się tu dzieje. Dobra, nieważne. W każdym razie pierwszą z tych gier jest coś, co nazywa się Alpaka Paka Dash. I jest z takimi słodkimi alpakami. Ona chyba kosztuje jakieś 2 złote, nie pamiętam. Czekajcie, zaraz zobaczę na stronie Steama, ile to kosztuje. 4 złote, tak powiedzmy, 3,60 to kosztuje. To jest takie śmieszne i takie dziwne. Tak, będą alpaki! Będziemy grali alpakami. English poproszę, nie będziemy grali po koreańsku. Ja w to grałam dosłownie, nie wiem, parę minut póki co, bo jak to kupiłam zaraz na Steamie, to musiałam to wypróbować. Alpaka paka dasz. Tak, Jaszczurka Julia, ta gra była tak awesome, tak mi się podobała, że masakra. Jakbyście... Dajcie znać w ogóle, czy gra nie jest za głośno. Jeśli jest za głośno, to ją przyciszymy jeszcze i tak. Ogólnie w tej grze się po prostu biegnie cały czas w prawą stronę. To znaczy ta alpaka biegnie cały czas w prawą stronę i trzeba skakać. I przeskakiwać różne przeszkody, zbiera się jakieś power-upy i strzela w różne rzeczy. I się ogólnie robi tęczę. Cześć Shaxi. Apokaliptyczne klimaty, czyli alpakalipsa, o mój Boże. I tutaj ogólnie jest, można sobie odblokowywać różne inne alpaki. Ojej, dziękuję bardzo za donatejka. Pora wypełnić ten pasek donatów. Jedzenie kosztuje i kociaki są słodkie. O, dziękuję bardzo. Minął dzień całkiem spoko. Brzmi zachęcająco. No, także na razie mam taką alpakę. Tutaj, aha, bo się odblokowuje je za takie pieniądze, które się zbiera w trakcie rozgrywki. Trzeba dużo pieniędzy nazbierać. Tu mamy taką alpakę z jakąś kaczką na głowie. Tu mamy alpakę urodzinową. Tu mamy zwykłą alpakę. A tu mamy alpakę z kromką chleba chyba. Albo z jakimś serem, nie wiem co to jest. Którą alpaką gramy? Ty.
Alpaka z krabem. No, to jest takie cute, że masakra. O, cześć Howard. Chleba. Okay. W sumie to wygląda trochę jak taki messenger, tylko zamiast ninja jest alpaka. No, tylko że tutaj cały czas się biegnie i nie można się zatrzymać praktycznie, więc jakby... Suchy chleb do konia. Dobra, bierzemy tą. Czekajcie, teraz jak tu się sterowało? Już nie pamiętam. Shoot jest na prawym przycisku, na lewym jest jump i pauza jest na tym. Albo można klawiaturą sterować, ale myślę, że myszką posterujemy. To kontrolerem można! Mogłabym spróbować kontrolerem. To może potem. Howard się czasem nie może zatrzymać jak gra. No. Dobra, to startujemy. Gramy na easy mode, bo ja nie wiem, co to jest hard. Czekaj, for the ones who can withstand pain and suffering. Nie, na razie wybierzemy easy mode, potem może zobaczymy. Cześć, Torgus. Dobra, i... A! I tu się strzela takim... Ja umieram co chwilę, także... Będziemy... Tak, tutaj po... O nie, nie widzicie, bo kamerka zasłania, ale na górze po lewej stronie mam życia. I tak nie ma gdzie tej kamerki w sumie ustawić. Czekajcie, spróbuję ustawić tą kamerkę w innym miejscu. Było szybkie. No, nie można się zatrzymać. A, czekajcie. Zróbmy kamerkę, ramkę na lewą stronę, że będzie lepiej. I karmę dla kotków też na lewą stronę. Dobra. I tu właśnie w lewym górnym rogu są trzy serduszka, nasze życie. Oczywiście jak wpadniemy w przepaść, to tracimy wszystko. No i tu zbieramy też pieniądze i punkty. No i musimy pamiętać o tym, żeby skakać i strzelać. No, coś jak Beat Trip Runner, no. Cześć, Veribi. Restart poproszę. Czekajcie. Dobra, trzeba się skupić na tym. O, i tu się power-upy zbiera. I... Wow. Trzeba uważać, bo tu jest dużo zła. I się robi tęczę. I zbiera pieniądze, bo pieniądze to wszystko. A! Węża! Nie, przeskoczyłam pieniądze. A! Nie, nie ma tu niczego. Ej. A! Nie! O! Teraz mnie uratowało, bo miałam jakiegoś power-upa, który mnie ratuje. I było mi 10 sekund i walić. No bo to jest... Tu się... Dużo ginie, no! Ta gra jest do ginięcia. Podłoże pod naszą alpaką robi się różowe, bo my robimy tęczę, bo my jesteśmy taką... jak ten... Jak Rainbow Dash z kucyków, nie? Czy coś takiego. Nawet pieniędzy unika, tak? No, to jest bardzo trudne, ale jest śmiechowe. Czy w tej grze są romanse? Chyba nie. Mamy Blood Moon. A! A! Można też przeskakiwać w sumie te wansze. Laser. O nie! Spadłam! Jeszcze raz. O! Mam super ten, tarczę. Zanim ja tym laserem wystrzelę, to już nie zdąży zeżreć. Nie! Okej. Okay. Nie wiem, jak to się stało. Pieniądze! 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 Nie! Alpha Coins 54. A mi się to zbiera gdzieś? Czekajcie, bo to powinno się zbierać. A, muszę mieć 250 na kolejną. To jest za 500. Mm.
co się skłoniło do tej gry. Nie wiem, zobaczyłam ją na Steamie i zobaczyłam, że są jakieś słodkie alpaki i... No cóż. To czy nie śmierć jest nieodłączną częścią życia alpak, tak. Gry zapowiada się częściówka. Te power-upy prowadzą do śmierci. Chce się je zebrać za wszelką cenę i nagle się wpada czysto do dziury. No, trochę tak. Dobra, spróbujmy teraz hard mode. Zobaczmy, czym się różni hard mode. O. A nie! Hard mode to jedno życie! Nie, to ja muszę mieć easy mode. Sorry. Hard mode nie bierzemy. Biegnę. Nie! On się myli! Kurde, czekajcie, podepniemy pada. Zobaczymy, jak to na padzie będzie działało. Może będzie mi lepiej. Ta gra na myszce jest średnia. Teraz pytanie, czy to zadziała. O, zadziała, dobra. Teraz pytanie, jak to działa na... na kontrolerze. Aha. X, A. X, A. O, dziękuję bardzo za followka. Jotka, tą grę ja sobie sama kupiłam. No jest za 4 złote. Dobra, jeszcze raz. Tu się skacze. Nie! Dobra, chyba idzie gorzej. Nie, już nie wiem, którym się strzela, a którym się skacze. Fuck. O, mam tarczę. Mnie za czadził mnie tu. No, Jotka, dokładnie. Słodkie. Musimy teraz zbierać dużo pieniędzy, bo ja chcę alpakę zobaczyć nową. Nie! Power up mnie zabił znowu. O, patrzcie, węże same spadły. Nie! Siedziała. Kurde. Last score minus 1. Cześć, Janna Sharp. Ja tu robię za reklamę, oczywiście. Za trzecim. Cześć, Caitlin. Dobra. Zabić wszystkie węsze. No. Kurde, ciężkie to jest, nawet na fazie. Widzicie, i te czarne ludziki, które tu są, to się cieszą... Przeskoczyłam power-upa. To się cieszą, że im robimy różowo. Ogólnie moglibyśmy... Znaczy, szkoda, że nie ma tu takiego strzału. Takiego na raz, bo ten laser, zanim on się włączy, to ja już ginę. To jest maszynowy. Siejemy róż na świecie, tak. Nie, znowu węsze. I dupa zbita. Pieniądze. Trzeba zbierać bariery i się nie pierdzielić. O matko, czekajcie, dochodzimy gdzie? Powiedziałam złą stronę. Złą godzinę. Cześć, zapomniany Greku.
Jaką ma ocenę na Steam? Wiesz co, nie wiem, sprawdzę. Czekaj. Strona w sklepie. Chyba miała pozytywne oceny. No, bardzo pozytywne. Bardzo pozytywne. Wszystkim się podoba. Endless Shooter Game. Run and Jump. Cute Alpacas. Fluffy and Cute Alpacas. I liked and disliked. Super. No, także... Cześć, wilki, jolki. Wyobraźcie sobie, że jesteście wężykiem i żyjecie spokojnie, a tu wpada alpaka i was zabije, wasza rodzina dla pieniędzy. O nie, czemu tak brutalnie? No, znowu, w takim miejscu dają zawsze te... power-upy, że masakra. Nie, coś zniszczyłam. Nie! Powęża. Ja chcę nową alpakę. Nie! Nie chcę Conan Exiles. Ta gra jest brutalna. Jak to? Cześć, Mira. Hania bierze wszystko i ginie. Nie można mieć wszystkiego. Jak to nie można mieć wszystkiego? A no. Patrzcie, te węże same się rzucają w przepaść. Ej, teraz mi idzie super. O nie, to są jakieś pułapki! Widzieliście to? O nie! Akurat zginęła, ale widzieliście, tam była pułapka jakaś śmieszna. Cześć, Maciek. Że ten chlebek alpakę dekoncentruje i dlatego czasem giniesz. O nie, jak to? 225, dobra. Jeszcze trochę i będziemy mieli nową alpakę. Nie! No, tak dobrze szło. No tak jest zawsze. Ta gra jest jak Dark Souls. Rogier, zaplanowałaś? 4, ale ta czwarta nie jest jakaś taka nadzwyczajna, bo przypuszczam, że wszyscy ją znają, ale... Zobaczymy, czy ten... Zobaczymy w ogóle, jak z czasem wyjdzie, bo... W tą gierkę można w sumie grać, pograć tylko pół godziny, no bo ona jest taka niezbyt... Na dłuższą metę tu nic ciekawego się nie dzieje, tak naprawdę. Bo ciągle się biegnie. O, ale Shaxi, one idą do flufiastego nieba i tam się bawią flufiastymi kuleczkami, więc one mają dobrze. Fabuła 2 na 10. Ostatnio nadrobiłam u ciebie wszystkie zapisy live'u z Wieśka, więc jestem na bieżąco. O, wow! Nieźle. Gratuluję. Cześć, Brion. Ja bym chciał grę plus 18. No to takiej nie mam. Sorry, Targus. Niektórych gier w ogóle nie można na Twitchu streamować, także... Dobra, czekajcie, bo się zgubiłam. A! Nie! Nie! Nie umiem pieniędzy! A! Dobra, możemy kupić nową alpakę. No, English poproszę. Character select. No, czekajcie, myszką to zrobię, będzie mi łatwiej. Tu chcę. Confirm. O mój Boże, alpaka z kapeluszem! Ej, jak Howard wygląda! Tak totalnie Howard. Cześć, Anulej.
W Seven Sins nie, nie grałam. Miałam dużo sprośnych gier, ani pożycz. O Boże. Tak. Jezu, anulej! Nie mam pytań. Dobra, idziemy pograć tym. Al Pacino! Dobra. Jej! I zbieramy pieniądze od nowa. Nie, tak swoją drogą. Nie, za szybko mi się skok wcisnął! Kurde, a było dobrze. A, to jest power down i laser coś tam. Ja te minusy nie powinnam zbierać. No cóż. To trudne. Chciało mi się czytać Harry'ego Pottera. O! Zbieramy od nowa, ale mamy super wody kapelusz, samiczki będziemy bawić teraz. Nowym kapeluszem na pewno pójdzie lepiej, no no! Oczywiście. Nie, bo mi te power-upy zabierają punkty. Biegnę, biegnę na pomoc wszystkim alpakom. Niech będzie różowo i cudownie. I power down. Power... Jak ona z podku spadła w ogóle. Jesteśmy mniej aerodynamiczni. Chyba trochę tak. O matko. O Boże, szpilki jolki. Cześć, Wizji. W sumie jak ta alpaka jest w kapeluszu, to czy znaczy, że poza nim jest goła? Ma fluffy futerko! Zboczony preclu. Ja nie wiem, o czym ty myślisz? Nie! Strzelaj! No i przeskoczyłam tego power-upa, no. Ja nie wiem, jak niektórych rzeczy unikać, to jest trudne. Nie! Skacz! Jezusie! No! No i dupa. Teraz to w ogóle zrobiłam. Kurde! Się skupiłam! Czekajcie, bo to... Chcę... Nie tak chcę. Kurde, to jest... Ciężkie. A ja mogę tym laserem w ogóle... O, mogę... Chyba na padzie idzie w to gorzej. W sensie, czekajcie, spróbujemy na myszce jeszcze. Spróbuję jeszcze na myszce. Ania lami lamą, tak. Ja jestem super w lamienie lamą. Czekajcie, bo teraz nie wiem, w którym celu. Nie! Nie jest takie proste. Nie!
ale dobrze szło! Dostałam osiągnięcie, ale się skupiłam, kurde, normalnie. Zobaczy, jak ta kalama tak biegnie, czy to, czy ogórki rosną. Na pewno. Dzisiaj jest ogórkowy live. Czekajcie, jakie osiągnięcie dostałam. It's all about timing. Slay your first enemy. Ale nie, to... Co? Ale głupie. Przecież już umarłam jakiegoś mojego enemy wcześniej. No, najlepszy wynik. O, mój Boże. Dobra, jeszcze muszę. Nie! Zapomniałam skoczyć! Nie, bo mi lasera zabrakło. Ale chamstwo. Nie! Nie, zostało mi jedno serduszko. Fuck! Zleciałam. Przepaść. Dzięki, wierzba. Zapomniałam skoczyć w grze polegającej na skakaniu. No bo to jest trudne, jak ma się tylko dwa przyciski i one się mylą! Jeny. Jest bardzo skomplikowane. Już od razu dostałam power down. Teraz pełno tych pułapek lata. Nie! Nie! Pieniądze! Nie to perze wszystko! Muzyczka się wryła w mózg. Jej. Matko. Ania gra w Beyonda i jakie ma wybór? Ale w sensie jakiego Beyonda? Beyond to Souls nagrywałam. Bardzo mnie porusza ta detaliczność chmur w porównaniu do Księżyca i kolejno do całej reszty. No cóż, uznali, że gracz nie skupia się na tych rzeczach, grając w tę grę. Super, dzięki Jotka. Cześć Zieraniec.pl. Słuchają się? Oczywiście, że się słuchają. Wszystko mam super. Patrzcie, zaraz będziemy mieli kolejną alpaczkę. Głupi wężu. Ratujemy ludziki i zabijamy węże. Jest super. Mówię wam. Ale mnie teraz zjechało nieładnie. Nie doskoczyłam po tamten pieniążek. Jezus Maria, ale się wystraszyłam. Uratowane.
Ratowane! Jakieś gluty tam były, widzieliście to? O nie! Znowu best score! Over the rainbow dostałam osiągnięcie! O mój Boże! Nie, myślę, że na myszce mi lepiej jest. Zdecydowanie. Cześć Magog! Dziękuję bardzo za subskrypcję! 10 miesięcy! Jej! Dzięki wielkie! Raz poziom hard. Nie, bo na hardzie to mam tylko jedno serduszko. To jest za mało. Ale możemy kupić alpaczkę. Menu. Ja chcę alpaczkę. Patrzcie, menu się chyba zmieniło, czy było takie? Do you know the difference between llamas and alpacas? Wiecie, jaka jest różnica między lamami a alpakami? Bo ja nie wiem. Zdamysz tę ręką, okej, Torkus. Character select. O, możemy za 300 kupić, albo za 250, może tą za 300 weźmiemy. Bo za 500 u nas nie stać. Tak, dziękuję Legion! Cześć Ciro Janusz! Różnica w nazwach. Alpaki są milsze, lamy bardziej uparte i opryskliwe. O, nie wiedziałam. No proszę. W Mother Simulator? Myślę, że raczej tak, ale nie jestem pewna tak, na, tak kiedy i w ogóle. Czy Seba w ogóle? Bardziej lamowate, drugie bardziej alpakastyczne. Aha. Alpaki mają bardziej miękkie i więcej futerka i są milsze i bardziej kochają ludzi. O. To jest zaurocza gra. Gramy alpaką i biegniemy przez siebie, zabijamy nietoperze i węże i robimy świat na różowo. Dobra, co to jest za alpaka? Nie ma? Ale jest 300 przecież za to. A 350! Dobra, to wezmę tam. O mój Boże! Alpaka czarownica! Alpaka czarownica! Dobra, to jeszcze zagramy alpaką czarownicą i myślę, że będziemy kończyć z alpakami na dzisiaj. Już wsadzałam dziecko do piekarnika. Ktoś zrobił grę z mojej duszy. O! Powinna na miotle próbować. No właśnie. Easy mode, poproszę. Jej! Wow, jaki ona ma promień! Patrzcie, taki bardziej... bardziej czerwony. Okej. Skupienie. O. Nie! Jezu, przeskoczyłam, ale... Aha! O-o! Teraz mi idzie gorzej trochę! Dziękuję za followka, Michalski, witam cię serdecznie. Tak, będzie inna gra potem, Anulej. Alpaka jak z Hogwartu. No... Moje marzenie spełnione, o. Laserowa alpaka czarownica. Tak, taki endless run. I nie ma tu żadnych poziomów. Zbiera się tylko chyba te pieniądze, żeby sobie kupić te nowe alpaki i w sumie cały czas się biegnie. No ta gra jest za 4 zł, także nie ma co spodziewać się jakichś fajerwerków. Ale i tak wygląda słodko. Nie! Nie! Zbiera się power-upy też. Albo dostaje się minus jakiś power-up. Co mi się też starsza. Nie! No nie skoczyłam, kurde, w nieodpowiednim momencie. A, przesmacznego, Seba. Ta gra jest warta każdej ceny. Dobrze, dziękuję Michalski, miłej zabawy.
Laserowy gniew alpaki. W ogóle Destiny 4 ma dostać kolejne super akcesoria. No, coś tam widziałam. Jakieś kompaktowe wnętrza, no. Ale nie wiem do końca, na czym to ma polegać, to jest jakieś dziwne. W sumie chętnie bym pozagłębiał lore tej gry. Ciekawe, czy jakieś ma w ogóle. Dobra, jeszcze z 5 minut. Gincie węższe! No, co za... Tak dobrze mi szło. Nie! Akurat mi zabrakło ten... mojego lasera. Wcisnęła mnie ten przycisk. Dobra, ale mnie uratowało. Ups, ups, nie! You have lost your way, w ogóle. Kaczacha. No, jeszcze kilka i będziemy zmieniać grę. Myślę. No chyba, że chcecie jeszcze popatrzeć, ale wydaje mi się, że tą grę nie jest zbyt ciekawie tak długo oglądać. Aczkolwiek jest interesujące to, że można sobie te alpaki tam odblokować. Tylko teraz na następną to musimy dużo uzbierać pieniędzy. Jezu, laser, wszystko mi zabierzcie. No i wąż mnie pokonał. Cześć, Sampu! Dodają meble, które pozwalają zaoszczędzić miejsce, składane łóżka czy coś, najmniejsze domy dostaną zniżkę do rachunku. To mi nic ciekawego. No, raczej się faktycznie nie zapowiada nic takiego. Tak, ten laser zmienił kolor, bo gramy tą chyba czarownicą, tak mi się wydaje, że to jest od tego. Pewnie im droższe alpaki, to mają tam jakieś lepsze rzeczy. Zresztą czuję zmęczenie materiału powoli, bo już nie idzie mi tak ładnie jak wcześniej. Nie! Wiedziałam! Wiedziałam, że to się tak źle skończy. Mała, słodka alpaczko. Daj z siebie wszystko. Zaróbmy dużo pieniędzy. Żebyśmy mogli wydać je na kolejne słodkie alpaczki. Dajesz, maleńka, dajesz! Nie bądź taka. Do przodu! Zaraź ich wszystkim różowością. Niech będzie wiśniowo na świecie. Niczym w kraju kwitnącej wiśni. Dajesz. I będziemy wszystkich straszyć naszym dużym laserem. Nie, mój power up! Nie! Pieniądze! Wszystkie są moje! Nie oddam wam nikczemne stwory moich pieniędzy. Nawet nie liczcie na to. Nie! Rzeż w mordę kopany! Oh, ja chcę jeszcze jedną alpakę! O nie, Anulej, nie! Marka wykorzystuje alpaki do zarabiania pieniędzy, straszy ludzi swoim dużym laserem. Świetnie, praca, wieki. Gdzie pieniądze są za las? Jaki las? Kirek zrobi. Dobra, jeszcze raz! Kurde! Nie chcę dużo pieniądzów. Ja mam wrażenie, że ona później biegnie szybciej. Znaczy w sensie... O nie!
jestem za odstawą. Ej, no nie podobają wam się moje słodkie alpaki. Dobra, tu wychodzę. Chyba nie mogę żadnej kupić, nie? Następna jest za te 350. Nie wiem, czemu piszę tu 300, mimo że tu piszę 350. Tu jest za 500, 500, 500, 50 i 700. I tu jest za 1000 jakaś latająca chyba, bo ma czuć jakieś skrzydełka chyba pseudo. Dobra. A następną grę to zobaczycie po przerwie, jaka będzie. No. Reach the Rainbow. Ciekawe jeszcze ile jest tu osiągnięć. Aha, 13. W całości. Słodkie to jest. Mam alpaka. Dostałam kartę. Jakąś super. No, bieramy za 500. No, musi być jakaś bogata i wykoksana zdecydowanie. Dobra, to robimy 5 minutek przerwy i potem kolejna dziwna gra. Także, także słyszymy się za chwilę.